Witam Was serdecznie. Nie przeciągając, zapraszam do recenzji TP-Link Hub 7 portów plus 2 do ładowania na USB 3.0 model UH270. Zapraszam do recenzji. Oto nasze urządzonko, kompatybilne ze wszystkimi Windowsami, Windows 10, Linux, Mac OS, 7 portów, 2 do ładowania, USB 3.0 i szybka instrukcja oraz zasilacz. Ten hub jest zasilany dodatkowym źródłem prądu, nie jest to tak zwany pasywny, ten jest aktywny. Co możemy do niego podłączyć? Pendrive'y, myszki, drukarki, smartfony, tablety i inne urządzenia, więc przystępujemy do otwarcia. Zapomnieli zrobić otwarcie? Nie otworzy się górą, to otworzymy dołem. A oto nasza cała zawartość. Tak się prezentuje nasz hub. Wyciągnij tu. I tu wyciągamy naszego huba. Ale do niego to za moment. My mamy jeszcze tutaj oczywiście techniczny przewodnik, karta gwarancyjna, ulotka pewna, że śmieci elektroniczne nie wyrzucamy ze zwykłymi i cała papierologia. Potężny zasilacz. I kabelek USB 3.0. Kabelek USB 3.0, mamy zaznaczoną niebieską końcówkę na USB. Tutaj mamy taką końcówkę jak w dyskach mamy zewnętrznych stosowaną. Tu mamy nasz zasilacz o mocy 3,3 A. A teraz przejdziemy do naszego urządzenia, które jest jeszcze zabezpieczone. Tutaj mamy 7 portów USB, tutaj mamy 2 porty ładowania o mocy 2,4 A każdy. Tu mamy złącze na podłączenie do komputera i złącze zasilania, no i przycisk power. Więc przystępujemy do podłączenia. Podłączamy pierwszy zasilacz, zapalają nam się już przycisk power. Od razu podepniemy mierniki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mamy 5,25 na volta na tym zwykłym. Wyniki są podobne. Tutaj mamy 5,28, a tu mamy 5,25. Teraz sprawdzimy, jak działa. Tutaj mamy przypadkowy port. Zaświeciła nam się dioda. Tych diod będzie 7. Jak podepniemy 7 rzeczy, to będzie 7. Komputer nam wykrył kartę pamięci. I mamy tu dane. Przejdziemy teraz do kolejnego testu. Sprawdzimy, czy hub zadziała bez dodatkowego zasilania. Widzimy, po wypięciu kabla zasilającego od razu nam się zapala dioda informująca, że hub jest podłączony. Jest zasilany prądem z portu USB 3.0. Sprawdzimy, czy zadziała na pendrive'ie. Widzimy, dioda informująca o pracy jest. W komputerze wyświetliła się informacja o wykryciu dysku.
Kolejnym testem będzie, czy mimo, że jest podłączony tylko na porcie USB, czy też będzie nam ładował. Na chwilę podłączymy mierniki. Jak widzimy, mierniki wskazują słabsze napięcie, a teraz 5,05 i 5,08. I za chwilę przetestujemy, czy da się podłączyć więcej urządzeń na nim i podładować nasz telefon. Telefon informuje nas, że nastąpiło ładowanie baterii, mamy 57%, mryga nam piorunek, świeci nam się dioda, ale czy da się dopiąć jeszcze jedno urządzenie do ładowania? I jak widzimy, kolejne urządzenie dało się podpiąć do naszego huba, więc są ładowane i telefon, i nasz powerbank. Spróbujemy wyłączyć teraz naszego huba. Niestety nie chce się wyłączyć, więc spróbujemy podpiąć zasilanie i zrobić z niego aktywnego huba. Jak widzimy, od razu po podpięciu zmieniło nam się napięcie i ruszył pomiar. Dzięki temu, że mamy dodatkowe źródło zasilania, szybciej nam się naładuje telefon, jak i powerbank, oraz możemy korzystać w pełni z wszystkich podpiętych urządzeń naraz do naszego huba. Ale jak widzieliśmy, na pasywnym możemy maksymalnie korzystać z 6 urządzeń podpiętych do huba oraz ładować 2 urządzenia. Niestety podczas ładowania trochę to dłużej nam zajmie. I możemy przytrzymać przycisk i wyłączyć wszystko naraz. Przejdźmy do podsumowania huba od TP-Linka modelu UH720. Jest to hub aktywny, właściwie dwufunkcyjny. Zaraz pewno się spytacie, co to znaczy dwufunkcyjny. Ale tak jak pewno widzieliście w filmie, jest ten hub aktywny i pasywny jednocześnie. Jeśli go użyjemy jako pasywnego, czyli bez tego kabelka zasilającego, możemy maksymalnie podpiąć 6 urządzeń do tego huba oraz 2 urządzenia do ładowania. Oczywiście natężenie prądu ładowania wtedy jest mniejsze niż na podłączonym zasilaniu dodatkowym. Jeśli mamy podpięte zasilanie, możemy maksymalnie obciążyć ten hub wszystkie 7 portów i mamy szybsze ładowanie na obydwu portach USB, co szybciej nam naładuje nasze telefony, smartfony,
tablety, powerbanki, czy nawet kamerki, czy wszystko to, co podłączycie do tego huba. Uprzedzam pytania, gdyby takie się pojawiły. Te porty służą tylko do ładowania. Do nich, jak podepniemy pendrive'a, system nam ich nie wykryje. Pendrive'y podpinamy tylko do tych portów tutaj, od frontu. Tych z boku służą tylko do ładowania. Wiem, bo sam sprawdziłem. Jeśli mogę, to polecam ten produkt osobom, które są przywiązane do komputerów, ale niestety komputery mają ograniczoną liczbę portów USB, zważywszy, że tu mamy 7 portów USB 3.0, a w komputerach niektórych, chociaż teraz prawdopodobnie w każdym laptopie mamy więcej portów USB 3.0 niż to miało miejsce kiedyś, ale każdy port USB jest na wagę złota. Na przykład jeśli chcemy podpiąć więcej rzeczy, no to taki hub nam przyda się. Podróży oczywiście niekoniecznie z zasilaniem dodatkowym. Jeśli brakuje nam kilku portów, tak jak mówiłem, maksymalnie 6 portów na tym zasilaniu z komputera możemy obsłużyć. Jeśli gdzieś przenosimy się z miejsca na miejsce i mamy dostęp do gniazdka elektrycznego, no to możemy korzystać ze wszystkich portów i z szybkiego ładowania. Ja jestem bardzo zadowolony z tego produktu. Polecam go. Link do niego z ceną w opisie pod filmem. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny unboxing. Na razie.